Ja świetnie rozumiem rodziców dzieci niepełnosprawnych, bo spotykałem się z takimi osobami, dla których informacja, jeszcze nie raz przed urodzeniem dziecka, że to będzie dziecko niepełnosprawne, no była szokiem. Tu nie ma co ukrywać, to jest bardzo zaskakujące. Jednak zawsze widziałem też u rodziców i tego życzę innym rodzicom, że oni to traktowali jako zadanie, jako coś, co może wywraca do góry nogami dotychczasowe życie, ale co jest także wielkim dobrem, bo patrząc później na te relacje, na przykład rodziców z dziećmi ze SPM Down, czy z wieloma innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, widzę, że te dwie strony się bardzo kochają. Czyli rodzice kochają dzieci, dzieci kochają rodziców i myślę, że nie należy się tego bać. Tu też nie ma co wijać w bawełnę. Są problemy, kłopoty, ale potraktować jako pewien taki dar, że miłość będzie większa w tej rodzinie, że rodzic odczuje tą miłość ze strony dziecka i myślę, że w ten sposób trzeba podchodzić do sprawy.